Identyfikator podmiotu SCP-PL-2004J. Klasa podmiotu: dawniej bezpieczne, obecnie zneutralizowane. Dawne specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-2004J powinien być przechowywany w niewielkich rozmiarów pustym pomieszczeniu w specjalnie wyznaczonym miejscu, oznaczonym wymalowanym na podłodze czerwonym okręgiem. Wszelkie testy powinny być wykonywane na specjalnie stworzonym dla potrzeb eksperymentów torze przeszkód znajdującym się przy strefie 69. Tor musi być stale monitorowany, jak również testerzy używający SCP-PL-2004J muszą być pod ciągłą obserwacją ruchomych kamer. W przypadku zatrzymania obiektu, co jednocześnie kończy trwający test, za pomocą kamer musi zostać wyznaczone dokładne miejsce, w którym SCP-PL-2004J się znajduje. Po odzyskaniu podmiotu, obiekt musi bezzwłocznie powrócić do przechowalni, chyba że wcześniej nie zostały zaplanowane kolejne eksperymenty. Opis. Obecnie nie wiadomo, czym dokładnie jest SCP-PL-2004J. Wynika to z jego anomalnej natury, która powoduje, iż obiekt jest dosłownie niewidzialny. Niemożliwe jest okrycie go płachtą bądź oblanie cieczą, gdyż za każdym razem rzeczy te przenikają swobodnie, jak gdyby w miejscu, w którym w rzeczywistości stoi SCP-PL-2004J, nie znajdował się żaden obiekt. Z technicznego punktu widzenia można wywnioskować, iż SCP-PL-2004J jest swojego rodzaju pojazdem. Obiekt nie pozostawia żadnych śladów na trasie jazdy, nie emituje również dźwięków. Podmiot może jednak zostać dotknięty przez dowolnego człowieka. Wrażenia czuciowe pozwalają stwierdzić, iż SCP-PL-2004J posiada siedzisko wraz z kierownicą, odpowiadającą kształtem elementom sterującym pojazdów jednośladowych oraz obiekty podobne do prętów, stanowiące podpórkę dla stóp. Inne partie SCP-PL-2004J prawdopodobnie nie istnieją, gdyż bezpośrednio pod środkiem kierownicy oraz na spodzie siedzenia wrażenie czuciowe nie wykazują obecności żadnej powierzchni twardej. Mimo tych cech, SCP-PL-2004J wydaje się być jednolitym obiektem. Rozmiarami SCP-PL-2004J praktycznie nie wyróżnia się od standardowo produkowanych skuterów i innych podobnych pojazdów. Jeżeli dowolna osoba dosiądzie SCP-PL-2004J, uzyskuje możliwość poruszania się za pomocą podmiotu. Wizualnie, osoba prowadząca obiekt wygląda, jakby siedziała w powietrzu, lewitując nad powierzchnią Ziemi. Testerzy mimowolnie, po zajęciu miejsca przy kierownicy, rozpoczynają wydawanie dźwięków naśladujących pracujący silnik spalinowy. Dźwięki te będą nieprzerwanie emitowane przez testerów podczas korzystania ze SCP-PL-2004J. Kierowanie obiektem odbywa się identycznie jak ze zwyczajnym skuterem. SCP-PL-2004J najwyraźniej nie wymaga źródła paliwa, nie emituje również żadnych dźwięków. Ponadto, testy wykazały, iż potrafi rozpędzić się do prędkości niemożliwych dla podobnych tego typu pojazdów. Przewidywalnie, wysokie prędkości powodują dezorientację kierowców, utrudniającą kierowanie SCP-PL-2004J, co kończy się straceniem panowania nad pojazdem i wypadnięciem testera z pojazdu. Warto zauważyć, iż kierowcy standardowo lecą z prędkością, jaką osiągnęli podczas jazdy na obiekcie, lecz sam SCP-PL-2004J, wbrew prawom fizyki, natychmiast traci całą prędkość, zatrzymując się w momencie opuszczenia pojazdu przez testera. Inną cechą anomalną jest możliwość jazdy po powierzchniach pionowych. Podczas korzystania ze SCP-PL-2004J testerzy słyszą pewną muzykę. Jest ona zapętlona, przez co jej zakończenie gładko łączy się z rozpoczęciem następnego cyklu. Podmioty twierdzą, że owa muzyka dobiega z niedalekiej odległości od pojazdu, a jej źródło wydaje się poruszać z tą samą prędkością, co pojazd w danej chwili. Przy dłuższym czasie jazdy testerzy zgłaszają zauważenie SCP-PL-2004-1-J. Opisują podmiot jako humanoidalnego robota, wykonanego z metalicznych elementów, posiadającego szeroki korpus i prostokątną głowę z jaskrawymi, czerwonymi oczami, dosiadającego masywny pojazd bez kół, podobny do motoru. SCP-PL-2004-1J wydaje się być widoczny jedynie dla kierowcy korzystającego ze SCP-PL-2004-J,
Przy tym najwidoczniej celem bytu jest dogonienie testera. Jeżeli SCP-PL-2004-1J zdoła dogonić testera, zrzuca go z pojazdu, co kończy się zazwyczaj poważnymi obrażeniami ciała, jeżeli nie zgonem na miejscu. Sam SCP-PL-2004-J, zgodnie z oczekiwaniami, pozostaje w miejscu, w którym tester go opuścił. Adnotacja. Zgodnie z rozporządzeniem kierownika badań, zaplanowano eksperyment z użyciem SCP-PL-2004-J oraz SCP-666-J. Desygnacje eksperymentu 144K-X12K-666-PL-2004-KF. Aktualizacja numer 1. Eksperyment 144K-X12K-666-PL-2004-KF zostaje anulowany w związku z wystąpieniem incydentu Omygy 7734. Aktualizacja numer 2. W związku z długotrwałymi skutkami incydentu Omygy 7734 postanowiono uznanie obiektu SCP-PL-2004-J za zneutralizowany. Poniżej zamieszczono notatkę streszczającą przebieg zdarzenia. Co to znaczy, Koźmiński nie pamięta, gdzie zaparkował?